Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Pewnego razu Jezus przechodził w szabat pośród zbóż. Uczniowie jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna. Gdy to ujrzeli, faryzeusze rzekli mu: oto twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat. A on im odpowiedział: czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego, jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść ani jemu, ani jego towarzyszom, lecz tylko kapłanom? Albo nie czytaliście prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam, tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy chce raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem Szabatu. Oto słowo Pańskie. Nie wiem jak wy, ale ja, bracia i siostry, dzisiaj, kiedy wsłuchiwałem się w pierwsze czytanie, poczułem się, jakbyśmy przeżywali Wigilię Paschalną, najważniejszą liturgię w ciągu roku, kiedy odczytywany jest jakże ten wymowny fragment opisujący owego baranka paschalnego i ten moment właśnie kluczowy, kiedy Bóg do narodu wybranego, który jest ciemiężony w Egipcie, przemawia i mówi, jak, w jaki sposób mają przeżywać to, ten moment wyjścia, moment uwolnienia z niewoli egipskiej. I tak dawno też odwiedzałem młodzież na rekolekcjach oazowych, która właśnie przeżywała właśnie ten moment, czytała Księgę Wyjścia przez te dni, przez te 15 dni rekolekcji i również właśnie w okresie wakacji, modląc się w gronie rówieśników, rozważała moment Paschy, wyjścia z mocy i uwolnienia z wszelkich słabości i grzechów. Bracia i siostry, to też jest taki kluczowy znak, że musimy słyszeć te słowa. Musimy wiedzieć, że Jezus jest tym wybranym barankiem, niewinnym barankiem, który oddaje swoje życie za tych, którzy właśnie tego potrzebują. Gdzie słyszymy w Ewangelii, Jezus dialogując właśnie z faryzeuszami mówi: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Chcę miłosierdzia, tak. Bo Pan jest miłosierny, Pan jest wielką miłością, którą otrzymujemy właśnie w mocy tego daru. Tak jak dzisiaj, uczestnicząc w Eucharystii, uczestniczymy właśnie w Eucharystii po to, aby właśnie doświadczać Jego bliskości. Tak jak to właśnie słyszeliśmy dzisiaj w kolekcie, w tej modlitwie, w to dzisiejsze wspomnienie. Wszechmogący Boże, w czasach Starego Przymierza na górze Karmel przyjmowałeś modlitwy proroków, a w Nowym Testamencie Przymierza wybrałeś tę górę na miejsce czci Najświętszej Maryi Panny. Spraw przez jej wstawiennictwo, abyśmy doszli do Twojego Syna. Właśnie dzisiaj przeniesiemy się na chwilę na tą górę Karmel. Ta góra Karmel, która w tradycji właśnie żydowskiej, także w tradycji katolickiej, i tak jak słyszeliśmy, jest miejscem przyjmowania modlitwy proroków. Pamiętamy może tą scenę z Biblii, kiedy to prorok Eliasz przebywał właśnie tam w grotach, ale także i wraz z innymi modlił się, bo była wtedy susza, modlił się o deszcz. Byli kapłani jakichś innych bożków, którzy właśnie prosili o to, aby właśnie ten deszcz przyszedł, aby też Bóg zesłał ogień z nieba i jak pamiętamy, właśnie w tym miejscu również pojawił się mały obłok, który dał deszcz. I można powiedzieć, że tym pięknym wymiarem tego obłoku jest Maryja, która przynosi nam Jezusa, która przynosi nam tego, który jest naszym orzeźwieniem, naszą ostoją, naszym konkretnym znakiem. I to też niesamowite jest też na górze Karmel, że ta góra Karmel jest właśnie też ułożona właśnie w okolicach morza i wielu marynarzy, którzy zmierzali do brzegu, widzieli
właśnie też latarnie na tej górze i dzięki temu ich nie mieli wtedy jeszcze specjalistycznego sprzętu, który pokazywał, że nie uderzą właśnie w ląd, ale widząc to światło, mieli taką świadomość, że właśnie zbliżają się do lądu, że zbliżają się i muszą właśnie rzeczywiście szczególnie uważać. I dlatego też Maria jest tą gwiazdą morską, tą piękną, tym pięknym znakiem dla nas, pokazując światło po to, żebyśmy właśnie także przez jej życie, przez jej obecność właśnie mogli docierać do celu naszej wędrówki. Tym konkretnym znakiem jest właśnie też i szkaplerz, który wielu z nas zapewne nosi. Z tego co wiem, też w niedzielę mieliście możliwość słuchania o szkaplerzu trochę więcej, więc nie będę się tutaj powtarzał, ale właśnie ten szkaplerz to nasza obrona, zarówno z tej, no, ta obrona, która idzie i za mną, i przede mną, więc chcemy dzisiaj przywołać Maryję, ta, która jest tą gwiazdą morską, świętą dziewicą, jak śpiewaliśmy też naszą nadzieją i tą niebieską kotwicą, która jest przede wszystkim pięknym darem ofiarowania nam Jezusa, który przychodzi jako ten baranek, przychodzi jako ten niewinny baranek, aby zostać ukrzyżowany, oddać swoje życie, ale także, jak słyszymy w tej tradycji żydowskiej, kiedy to właśnie jest owa Pascha, przede wszystkim po to, aby nas uwolnić. Uwolnić z naszych słabości, uwolnić z tego, co trudne. I dlatego też przyjmując dzisiaj Jezusa, prośmy o to, aby On nas umacniał, a Maryja, Pani Szkaplerzna, niech nam w tym dopomaga.